Witamy, kolejna część. Proszę bardzo. Jest bardzo ważna sprawa. Kto sprawuje faktycznie władzę? Ten rządzi, kto ma pieniądz. I trzeba powiedzieć, że od starożytności do rewolucji francuskiej system monarchiczny był systemem niepodważany. Monarchia została być podważana, ten ustrój, w związku z rewolucją francuską. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądz. No tak. Do kogo należy emisja pieniądza? No z historii wiadomo, że emitował pieniądz zawsze monarcha, bo był jakiś złoty kruszec, prawda, albo srebro, albo złoto, czyli była jakaś konkretna wartość, prawda. No i ci monarchowie to się tam różnie zachowywali, próbowali w jakiś sposób te pieniądze fałszować, mniejszą wagę, jakieś stopy i tak dalej, ale mimo to była jakaś wartość ten pieniądz, bo to był kruszec, prawda, nie? Czyli emisja pieniędzy należy do monarchii, czyli należy do państwa, bo pojęcie państwa wychodzi z pana. Pan przywódca, monarcha, nie? Natomiast jest druga funkcja, tam w średniowieczu, a nawet w starożytności powstawały banki. Więc pieniądzem zajmowały się król i później państwo i pieniądzem się zajmowały banki. Podstawową funkcją banku nie była emisja pieniądza, a jego obrót. Rozpoczęła się walka konkurencyjna pomiędzy tymi dwoma instytucjami. I poprzez rewolucję doszło do osłabienia państw, a osłabienie państw polegało na tym, na obalaniu monarchii, wprowadzaniu władzy kolegialnej. Przy władzy kolegialnej państwo jest zawsze słabe i tą metodę banki przyjęły emisję pieniądza. W pewnym momencie, ponieważ przenoszenie kruszcu i noszenie pieniędzy w postaci kruszcu złotych i tak dalej było uciążliwe i wprowadzono pieniądz papierowy. Ale na tym pieniądze papierowym pisano, ile jest uncji złota i tak. I miał parytet złota dolar amerykański, prawda, rubel carski, inne pieniądze jednak papierowe miały wypisany parytet złota, czyli i określone, ile uncji złota na ten papierek się wymieniało, nie? Więc w Stanach Zjednoczonych, jak już emisje w zasadzie przejęły banki, to banki tak sobie powiedziały. No to ludzie, depozyt, składali pieniądze do banku, więc banku powinno być 100% pokrycie w tym kruszcu, nie? Jak oni zaczęli puszczać pieniądz papierowy, oderwali od parytetu złota i banki powiedziały tak, a po co pełne pokrycie, prawda, 100% złota. I doszło do, po oderwaniu parytetu, zaczęto puszczać pusty drukowany pieniądz. No to król oszukiwał, prawda, trochę na kruszcu i tak dalej, a banki, które puszczały papierowy pieniądz po oderwaniu od parytetu, co? Jeżeli przejęli emisję, to te państwo, jak banki przejęły emisję, no to takie państwo, tego żaka władza była władzą słabą, prawda, nie? Dalej, na przykład to się dawał dolarem amerykańskim, dolar amerykański był pieniądze państwowe, na którymś konkresie uchwalono, że w tej chwili dolar jest prywatną walutą. Więc prywatne banki emitują, czyli prawdziwa władza się zawsze znajduje w rękach tych, kto emituje i ma w ręku pieniądz, prawda? I te wszystkie rewolucje, które były, rewolucja francuska i rewolucja rosyjska i rewolucje innych, chodziło o osłabienie rządów w danym państwie. I to jest ciekawym przypadkiem z Rosja bolszewicka. Bo rubel carski, jaki on był, taki był, ale on do końca miał parytet złota. Czyli nawet w czasie wojny, jak jeszcze Rosja carska funkcjonowała, to szło się z papierowym rublem i wydawali złoto. Rosja nie była takim biednym krajem, prawda, nie? Doprowadzono do rewolucji bolszewickiej, wszystko tam wymieniono, prowadzono wiadomo jakie władze, kto to robił, no niestety Zachód się przymierzył do rewolucji bolszewickiej, zniszczył tą Rosję carską. I w tej chwili jedną rzecz, bo mamy w tej chwili Rosję tego prezydenta Putina, nie?
Nie powinniśmy mieszać pojęcie Rosji z bolszewizmem, bo Rosja, pierwsza ofiara, bo Rosja, Rosja carska była pierwszą ofiarą bolszewicy. Wymordowali inteligencję, wymordowali im arystokrację. A tą rewolucję bezpośrednio prowadzili Niemcy, ale tam i inne, i Ameryka się, te bankierzy amerykańskie przyczynili, inni także tą Rosję carską zniszczyli. No Żydzi przede wszystkim. Natomiast jeżeli my mówimy, że Rosja była jednym z naszych zaborców, i nawet Piłsudski mówił, że Rosja jest tym najgorszym zaborcą. To jeżeli tak dokładnie przyjrzymy, to stosunki, bo zaborców było trzech. Rosja, Prusy, później Niemcy i Austria. Dokładnie, dwa państwa niemieckojęzyczne. Tak, i teraz i tak, Rosja, jaki to był układ? Jaki to był układ? Oni się zmówili i Polskę rozczłonkowali. Ale w pewnych momentach stosunki prusko-rosyjskie, a później zaraz prusko-rosyjskie i niemiecko-rosyjskie się popsuły. Między innymi to jest wyraźna sprawa. Przecież, tak jak teraz. Między innymi tam była sprawa, że w ramach cesarstwa rosyjskiego można było odbudować jakąś państwową Polską. To było widać po Kongresie Wiedeńskim, na Królestwo Polskie było odtworzone. Pod barą cara Aleksandra I i później byłem powstanie listopadowego i zlikwidowałem wszelkich nierozności Królestwa Polskiego od Rosji, czyli całkowicie uzależnione. Czyli możemy powiedzieć tak, że jak powstało Księstwo Warszawskie od 1807 roku i później było Królestwo Polskie pod barwą Aleksandra I, to jednak przez 20-30 lat funkcjonowała jakaś polska państwowość. I to spowodowało, prawda, że był rozwój i przemysłu, i Bank Polski nawet był w Królestwie Polskim i tak dalej. Czyli było 25 lat przerwy w tych zaborach. I to też się przeniosło do tego, że myśmy doszli do tej niepodległości dzisiaj, bo to ma duże znaczenie, nie? Później było, proszę, po powstaniu listopadowym był terror rosyjski, później zluzował, bo był ten namiestnik Paszkiewicz, prawda, później został zluzowany. Później Rosja, pomiędzy stosunki rosyjsko-polskie się rozluźniły i Rosja zawarła jakieś traktaty z Francją. Dlatego w I wojnie światowej oni się skonfliktowali. Bo nie było wspólnych interesów prusko-rosyjskich. To święte przymierze, które miało pilnować tych Polski w niewoli, się rozmontowało. I później Rosja zaplątała się za Aleksandra II w wojnie z Turcją, tam przegrała i zaczął się kurs liberalny. I zaczęło znowu w Królestwie Polskim odbudowywać to państwo, bo Polski doszło między innymi do rządów Aleksandra Wielopolskiego i nawet Piłsudski bardzo pozytywnie mówił. I znowu zaczęła funkcjonować jakaś forma polskości. I to wszystko się... Czyli jest taki przykład, że w ramach Rosji można odbudowywać w jakimś sensie państwowość polską. Nigdy z tego z Niemcami. I to przejawili, popatrzył się na przykład, co robi Putin. Czyli Putin, mimo wszystko przywrócili symbolikę carskiej Rosji. On próbuje odbudować, on już musi być powiązany, prawda, no, z komunizmem, jest w dalszym ciągu, bo na przykład na Kremlu dalej ta Gwiazda Czerwona funkcjonuje, prawda, nie? Ale to trzeba w tej chwili, nowe władze polskie powinny wziąć pod rozwagę te wszystkie historyczne przesłanki, bo w tej chwili w Unii Europejskiej kto rządzi? I pytanie, czy w tej chwili jest groźniejsza ta Rosja putinowska, czy Niemcy, którzy rządzą w Unii Europejskiej? I to daje głęboko pod zastanowienie, bo żeby, prawda, w tej chwili ocenić, która strona jest niebezpieczniejsza, trzeba, bo historia jest nauczycielką życia. I na szczęście, żeby wytyczyć przyszłe jakieś cele polityki polskiej, to należy patrzeć na doświadczenie historyczne, żeby się zastanowić,
O, na przykład mamy z tymi Węgrami. Że Węgry się wyzwolili z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ponieważ to jest maleńkie państwo, prawda? No to oni jakieś układy zawierają z Rosją. Jest pytanie, czy Unia Europejska, czy jednak jakieś porozumienie z Rosją. Tym bardziej, że ma tragiczna sytuacja z Niemcami Zachodnimi. Nie ma traktatu pokojowego po II wojnie światowej, jest prawny stan wojny. Bo porządek powojenny ustaliły tylko trzy państwa. Stany Zjednoczone, Anglia i Rosja stalinowska. Tak, i Rosja jest gwarantem naszej granicy. I w jakim sensie, co już zabrali na wschód, to jest Wilno zabrali, Lwów zabrali, no raczej tam chyba nie ma wielkich szans, pomimo, że były takie spekulacje, żebyśmy ukradli. No do granic wrócimy w następnym odcinku. Brawo. Bo to jest bardzo ważny temat. No. Dziękujemy na razie.